Ksiądz Alojzy Orione, święty Kościoła i papieża, popularnie znany jako święty miłosierdzia, ojciec ubogich i dobroczyńca cierpiących i opuszczonych, urodził się w Pontecurone w północnych Włoszech 23 czerwca 1872 roku w ubogiej rodzinie. Jako niespełna 20-letni kleryk zaczął zajmować się ubogimi chłopcami. Dla nich w 1893 roku otworzył kolegium w dzielnicy San Bernardino w Tortonie. Był to początek długiej drogi, który zaprowadził założone przez niego zgromadzenia w różne zakątki świata. Urodzony i wychowany w ubóstwie, poznał wiele form niesprawiedliwości społecznej. W świecie, który zmierza ku dechrystianizacji, podniósł sztandar miłości Chrystusowej. Papież Jan XXIII powiedział o nim: jego miłość przekraczała wszelkie normalne granice. Dla zrealizowania swego zamysłu zaczął gromadzić wokół siebie współpracowników, którzy dali początek rodzinie zakonnej, synom Boskiej Opatrzności. Zaraz potem obok kapłanów pojawili się pustelnicy Boskiej Opatrzności oraz bracia koadiutorzy, następnie małe siostry misjonarki miłosierdzia, sakramentki niewidome, aż wreszcie wspólnota sióstr kontemplacyjnych. Wciągnął do współpracy wielu świeckich w dziele apostolstwa miłosierdzia. Razem utworzyli to, co od początku ksiądz Orione nazywał małym dziełem Boskiej Opatrzności. Ożywiony przez swoje cztery wielkie miłości do Jezusa, papieża, Maryi i dusz, uczynił ze swego życia całopalną ofiarę, męczeństwo, śpiew na chwałę Bożą, wierny aż do końca, aż do swojej śmierci, która nastąpiła 12 marca 1940 roku w Sanremo. Z ponad 1000 zakonników i 900 siostrami zakonnymi, Oriońskim Instytutem Świeckim oraz Ruchem Świeckim Wielka Rodzina Oriońska jest dziś obecna w ponad 30 krajach na całym świecie. Od Afryki po Amerykę Południową, od Europy po Azję. Zakonnicy, zakonnice oraz świeccy orioniści szerzą charyzmat księdza Orione przez dzieła opiekuńcze, wychowawcze i parafie. Małe Kottolenga są doskonałymi przykładami zaangażowania oriońskiego na rzecz cierpiących ludzi z marginesu społecznego po linii, jaką wskazał ich założyciel. Każdy cierpiący znajduje w naszych domach pewne schronienie. Wymiar misyjny zgromadzenia obejmuje obecnie 4 kontynenty. Jan Paweł II beatyfikował księdza Orione 26 października 1980 roku, a w tym roku, 16 maja, wynosi go do chwały ołtarza. Ksiądz Orione był przekonany, iż można zdobyć świat miłością. To przekonanie, jak nigdy dotąd, ożywia dziś działalność jego duchowych synów i córek w każdym zakątku ziemi. Są oni pewni, iż tylko miłość zbawi świat.